Witam Was w nowym odcinku z Neverwinter Nights. Tak. No to lecimy. Jesteśmy przy Bernie. Pewnie zauważyliście, że troszeczkę inaczej to wygląda niż w pierwszym odcinku. Bo zrobiłem Wam małego psikusa. I dzięki temu możecie sobie porównać, jak wyglądała oryginalna gra Neverwinter Nights, czyli pierwsza, jaka wyszła, a jak wygląda w tej chwili w wersji Enchanted Edition. Głównie chodzi mi tutaj o wersję grafiki, bo to głównie o to chodzi. Ona została poprawiona właśnie w tej grze. Niestety dzięki temu nie ma też polskiego dubbingu. Ale nie jest to aż tak bardzo tutaj przeszkadzające, bo tak teksty są po polsku, ja będę wam czytał, chociaż w oryginalne też często było tak, że nie wszystko jest dubbingowane, a w zasadzie chodzi mi o to, że pewne części gdzieś tam w tej fabule są z dubbingiem, a później przechodzi się do rozmowy z danym BN-em, gdzie już on nic nie mówi, tylko się czyta. Tak to troszeczkę było to dziwnie zrobione, że nie wszystko, co się z Benem rozmawiało, to on mówił. Dlatego też postanowiłem, że ja się zabawię znowu w lektora i postaram się jakoś tutaj to wam też czytać. Myślę, że może wyjdzie dobrze. Możecie też oczywiście pisać. Dobrze, no to lecimy dalej. Hej there. Witaj, uczysz się w Akademii, prawdaż? Znam twoje imię. Jestem Berna, instruktorka w Akademii. Jeśli chcesz, mogę cię nauczyć używać mapy i dziennika. No i właśnie tutaj jest to, o czym przed chwilką mówiłem. Na początku ona mówiła, był dubbing, nie? A teraz już, znaczy dubbing, tutaj była oryginalna akurat wersja językowa, ale to jest tak samo, jakby byłoby po polsku, też by powiedziała to, co powiedziała wcześniej. No a teraz okno te, które przeczytałem, już nie było wypowiadane, tylko się już czyta. Dobra, polecimy z tym, może tam coś nam wpadnie, dobra. Aby skorzystać z dziennika, po prostu kliknij na ikonie dziennika poniżej portretu twojej postaci lub naciśnij J na klawiaturze. Zrób to teraz, to nie przerwie naszej rozmowy. Klikamy J i mamy dziennik. Kontynuuj. To wywołuje wpis w dzienniku dla obecnego rozdziału. Zobaczysz dwie misje. Trening w Akademii oraz rozmowa z Berną. No, wszystko się zgadza. Mamy rozmowę, znaczy szkolenie i mamy rozmowę. Berna objaśnia mi system posługiwania się dziennikiem. Kontynuuj. Kliknij teraz na wpisie rozmowa z Berną, aby uzyskać szczegółowy opis tego zadania. Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Już to zrobiliśmy, dobrze zrozumiałem. Możesz teraz zamknąć swój dziennik, więc zamykamy, czyli klikając J. Kontynuuj. Teraz uaktualnię twój dziennik. Ten dźwięk chyba oznacza level, jak dobrze kojarzę. Otwórz go ponownie. Zauważysz, że wpis rozmowa z Berną został przesunięty. Jest teraz w sekcji misje wypełnione twojego dziennika. Zadania ukończone. Rozmowa z Berną. A tu mamy notatki, które możemy sobie pisać. Nie pamiętam, czy w oryginale też były, ale chyba tak. Ok. Zauważ, że na górze twojego dziennika są zakładki odpowiadające twoim misjom. Wypełnionym misją oraz miejsce, gdzie możesz robić własne notatki. No to przed chwilką powiedziałem. Dobra, lecimy dalej, bo to są oczywiste rzeczy. Klik na tym wpisie, zauważ, jak się zmienił, aby poinformować cię, że misja jest już zakończona. To wszystko, co musisz wiedzieć o dzienniku. Czy chcesz, żeby opowiedziała ci teraz o mapie? Tak. Dobrze, najpierw upewnij się, że twój dziennik jest zamknięty. Dobra, zamykamy. L kliknij na ikonie mapa pod portretem dla twojej postaci lub naciśnij M. Klikam M. Mamy minimapę. Generalnie ja jak to się przesuwało?
Nie da się przesunąć. W takim dziwnym miejscu jest. Myślałem, że się da. A dobra. Dobrze, najpierw upewnij się, że twój dzień... Dobra, już to zrobiliśmy i tutaj też mamy. Zrób to teraz. Twoje położenie jest zaznaczone strzałką, która skierowana jest w kierunku, w którym patrzysz, jak dotąd wszystko jasne. Tak jest. Strzałki na górze mapy pozwalają uzyskać zbliżenie lub pomniejszenie mapy. Będą się wypełniać w trakcie zwiedzania przez ciebie danego terenu. Pamiętaj, że możesz się poruszać mając włączoną mapę. No i właśnie o to mi chodziło. O. Mi się wydawało, że można było tutaj coś z tym zrobić, ale może mi się tylko wydawało, bo to było lata temu, kiedy ostatnio grałem. To dobra, nieważne. Wiemy, że już można na strzałkach zmniejszać, zwiększać wielkość mapy. Zauważ także małe pineski przyczepione do mapy. No tak, są tutaj. Można sobie sprawdzić, co tutaj jest. Wyjście, szkolenie bojowe i magazyn. Czyli takie podstawowe informacje, co tam się gdzie znajduje. Możesz dodać własne notatki, wybierając pineskę. No i to właśnie, co tutaj chciałem zrobić. Czyli tu mają pineskę, można to wrzucić i ją opisać. Coś jeszcze? To wszystko, jeśli chodzi o mapę i dziennik. Możesz teraz zamknąć mapę. Poniżej swojego portretu mogę zadać ci kilka pytań. A spróbujemy, zobaczymy. Oczywiście w końcu, którzy są po to, aby wybrać. Co wiesz na temat wyjącej śmierci? O, dobre pytanie. Wiem, że kwarantanna w niewielkim stopniu przyczyniła się do powstrzymania zarazy, natomiast zrodziła obawy i nieufność wśród ludu. Lady Aribet robi co może, aby utrzymać porządek, lecz mimo to krążą różne plotki. Ludzie podejrzewają, że za wyjącą śmiercią kryją się jakieś mroczne siły. Panika może wkrótce doprowadzić do otwartego buntu. Modlę się, aby Akademia nie została zmuszona do walki z mieszkańcami Neverwinter, z ludźmi, których mamy chronić. Opowiedz mi o Lady Aribet. Lady Aribet de Tilmarande jest paladynem Tyra. Chociaż młoda udowodniła już swą odwagę i oddanie zarówno Tyrowi, jak i Neverwinter. Lord Nasher Alagondar osobiście zlecił Lady Aribet zadanie ocalenia Neverwinter przed wyjącą śmiercią. Ona jest teraz w Akademii, w południowej sali zgromadzeń. Gdy zakończysz swe szkolenie, możesz ją tam spotkać. Dokąd mam się udać, aby zakończyć szkolenie? A to jeszcze zapytamy może o lek 3. Wiesz coś o leku na zarazę? Więc ty też słyszałaś plotki. Skup się na nauce, a nie na poróżnej gadaninie. Lady Aribet bez wątpienia szuka lekarstwa, lecz oficjalnie nic o nim nie wiadomo. Zaś rozpowszechnianie pogłosek o tym, iż lek znajduje się tu, w Akademii, jest niebezpieczne. To przyciąga niepotrzebną uwagę. Ludzie są zdesperowani do tego stopnia, że mogą nawet zaatakować Akademię, jeśli uwierzą, że mamy lekarstwo. Okej. Czyli dokąd mam się udać, aby zakończyć szkolenie? Udaj się stąd południowo-zachodnim wyjściem. Znajdziesz tam wszystkie sale treningowe Akademii. Kiedy zakończysz swoje szkolenie, możesz zobaczyć się z Aribet południowej sali zgromadzeń. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Arilyn. Narka. Muszę się tu przyzwyczaić do sterowania troszeczkę. O, i teraz mapa się pojawiła tutaj, widzicie, tak. Dobra, nieważne. Herban. Wreszcie cię tu widzę, Arilyn. Nazywam się Herban, ale ty zwracaj się do mnie nie inaczej jak Sir. Zapamiętano?
Moim zadaniem jest przekazać wam surowym rekrutom kilka technicznych wskazówek na temat walki, żebyście nie dali się posiekać w prawdziwym świecie. No rekrucie, nie stój tak z tym otępiałym wyrazem twarzy. O co chodzi? Jesteś gotowa zacząć trening bojowy, czy nie? Tak jest, sir. Jestem gotowa, sir. To chciałem usłyszeć, rekrucie. Takim nastawieniem możesz faktycznie do czegoś dojść. Ta wiedza może kiedyś uratować twoje życie, rekrucie, więc słuchaj. Za każdym razem, gdy będziesz chciała użyć na wrogu ataku lub ataku specjalnego, P kliknij na przeciwniku, aby otworzyć okrągłe menu, następnie L kliknij na ikonie ataku specjalnego na dole po prawej stronie menu. To otwiera drugie menu zawierające wszelkie atuty lub ataki specjalne, które posiadasz. L kliknij na ataku lub atucie, którego chcesz użyć. Nadążę za mną jak dotąd, rekrucie. Sir, tak jest, sir. W menu ataków specjalnych znajdziesz ikonę parowania umieszczoną na samej górze na godzinie 12. L kliknij na tej ikonie, gdy będziesz chciała wejść w tryb parowania. Kiedy parujesz, nie wykonujesz ataku, lecz możesz wykonać test przeciwko umiejętności przeciwnika, żeby odbić lub zablokować ciosy, które w przeciwnym razie mogłyby cię dosięgnąć. W każdej rundzie możesz sparować jeden udany wrogi atak za każdy atak, który możesz normalnie wykonać. Jeśli twój rzut będzie udany o 10 lub więcej punktów, masz prawo do kontrataku bez żadnych kar. Aby wrócić do normalnego trybu walki, kliknij na swoim wrogu. Wszystko jasne, rekrucie? Możemy przejść do następnej lekcji. Sir, tak jest, sir. Twoja broń służy nie tylko do zabijania, rekrucie. Czasem może mieć inne zastosowanie. Na przykład przyda się do otwierania skrzyni albo drzwi. Jeśli znajdziesz zamek, którego nie umiesz otworzyć, P kliknij na drzwiach albo skrzyni, po czym wybierz ikonę wyważ w menu. Możesz to nawet zrobić przy użyciu broni strzeleckiej. Im jesteś silniejsza, tym łatwiej będzie ci wyłamać zamek. Pamiętaj tylko, że nie wszystkie zamki mogą być pokonane przy użyciu siły. Czy to na razie jest jasne? Sir, tak jest, sir. Ja swoje zrobiłem. Reszta należy do ciebie, rekrucie. Czas się sprawdzić, mierząc z jednym z testów bojowych Akademii. Porozmawiaj z moimi asystentami. Kapral Dandy, stojący w południowo-wschodniej końcu z tej sali, sprawdzi cię w walce wręcz. Potem, aby zdać test w broni strzeleckiej, porozmawiaj z kapralem Havetem i znajdziesz go pod zachodnią ścianą. No i gitara. Ferdinand. Gilbert, Erdan. Gdzie oni mają być? Z nim miałem rozmawiać, tak? Kapral Dandy. To nie ten. Jest. Więc Herban przysłał cię na próbę walki, czyż nie? Cóż, ja nazywam się Dandy. Specjalizuję się w walce wręcz. Możemy zacząć końcowy test? Jestem gotowa na test walki bezpośredniej. Nie przejmuj się, na to nic wielkiego. Ty i ja poćwiczymy fechtunek. Będę cały czas parować ciosy, starając się odbić twoje ataki. Aby zdać, musisz jedynie mnie trafić. Lub jeśli wolisz, możesz zniszczyć tego manekina, używając swojej broni. Wybór należy do ciebie. Atakuj mnie lub manekina. Ponieważ nie jestem do ciebie wrogo nastawiony, musisz kliknąć na mnie, a potem wybrać ikonę ataku. Jeśli chcesz mnie zaatakować, możesz zacząć, kiedy tylko zechcesz. Okej. Okay. I will not let you do this! Tell him to Hewitt to continue your test.
I już, tak? Test zdany. Idź porozmawiać z Hewettem, aby kontynuować swój test. Chcę poddać się próbie z bronią strzelecką i miotaną. W takim razie idź porozmawiać z Hewettem na drugim końcu sali. To ekspert broni strzeleckiej miotanej. Ja mogę przetestować się tylko w walce wręcz. Mogę o coś spytać? Chcę poddać się próbie z bronią strzelecką. Dobra. Zakończ. A więc Harbin kazał ci przejść próbę walki, nieprawdaż? Cóż, nazywam się Herbert i specjalizuję w strzelectwie. Czy możemy zacząć ostateczną próbę? Oczywiście, jestem gotowa na próbę walki na dystans. Kontynuuj. Strzelaj, gdy tylko będziesz gotowa. Powiem ci, kiedy trafisz w cel. Spoko. Tylko najpierw potrzebuję coś, czym mogę strzelać, nie? Długi łuk albo ciężka kusza. Kusza jest trochę lepsza, jak dobrze pamiętam. Ale o strzały do łuku chyba łatwiej. Czy nie? Zbadaj, może tak zrobimy. Bazowe obrażenia kostka 10, trafienie krytycznie 19-20. Kostka 8, trafienie krytyczne razy 3. To tu trochę więcej jest krytyk. Tam był razy 2 tylko. Ale obrażenia o 2 mniej, nie? Jak dobrze pamiętam. Kostka 10, tam 8. A jeszcze szybkość może. Wymagane atuty broń prosta, mnich, podstawowy przedmiot, ciężka kusza. Nie widzę tu czegoś takiego jak szybkość, więc tutaj chyba jeszcze nie było czegoś takiego. Po prostu tyle ile ataków się miało, tyle się strzelało. Dobra, wezmę sobie łuk. Nie będę ten i strzały. Sądzę, że dyplom jest w drodze. Udało ci się ukończyć podstawowe szkolenie i przejść próby walki. Twój pobyt w Akademii dobiegł końca. No i pięknie. Aha, zapominam cały czas, że levele dostaję. No cóż, jeśli się pospieszysz, może zdążysz dołączyć do pozostałych absolwentów południowej sali zgromadzenia. Lady Aribet błogosławi tam wszystkich, którzy ukończyli podstawowe szkolenie. Lady Aribet? Żartujesz, prawda? Nie ma nikogo, kto by nie wiedział, że Lady Aribet de Tilmarande, słynna elfia, paladynka, tyra, przebywa teraz w Akademii. Wszyscy o tym mówią. Mam nadzieję, że uda mi się z nią spotkać, gdy skończę dzisiejszą zamianę. Jeśli się pospieszysz, może zdążysz dołączyć do pozostałych, a to już było. To wszystko, mój trening dobiegł końca. Pamiętaj, że to jest ostatni etap wszystkiego, czego uczyłaś się w Akademii. To czysta formalność, już bowiem udowodniłaś, że jesteś gotowa stawić czoła światu. Czy możesz odpowiedzieć na kilka pytań? Przepraszam, ale jestem na służbie. Herman ma swoje zadanie na temat rozmów na posterunkach. Chcę, abyśmy byli zawsze skoncentrowani na naszej pracy. Poza tym sądzę, że będziesz bardziej zainteresowana tam i im brakło. Świętowaniem ukończenia nauki. Dobrze. Do zobaczenia. A jeśli ja to mogę sobie zabrać, nie? Jak nie będę używał, to przynajmniej sprzedać będę mógł. Głupi bym był, gdybym tego nie wziął.
albo dla innej postaci może być. Może coś jeszcze tu się da wziąć. Nie pomyślałem o tym. Coś tu jest. Nie ma nic. No dobrze, ale przynajmniej mamy broń strzelecką w paru wersjach. Hello there. Witaj, nazywam się Arilyn Księżycowa Klinga, czyż nie? Musisz być tą osobą, o której opowiadają wszyscy nauczyciele. Muszę przyznać, że są tobą wręcz zachwyceni. Cieszę się, że w końcu mamy okazję się poznać. Nazywam się Ferdinand i pełnię tu w Akademii funkcję opiekuna egzotycznych stworzeń. Tak właśnie sądziłem, że się tu nie zjawisz, póki nie ukończysz szkolenia. Przybywasz, by odwiedzić menażerię? Czy może jesteś w jakiejś innej sprawie? Menażerię? Co masz na myśli? Akademia założono z myślą o tym, by zapewniła edukację żądnym przygód osobom. Logiczne więc, że trzymamy tu jedynie niezwykłe, egzotyczne stworzenia, takie na jakie możemy się natknąć, mogą natknąć się poszukiwacze przygód. Nasi studenci mogą dokładnie poznać zgromadzone tu istoty oraz ich zwyczaje, dzięki czemu będą lepiej przygotowani na ewentualne spotkanie z nimi w innych okolicznościach. Nie ma tu jakiejś areny, gdzie można by powalczyć z tymi stworzeniami? No wiesz... Masz nas za dzikusów? Te zwierzęta trzymamy w celach badawczych, a nie po to, by się nad nimi znęcać. Raz na miesiąc zjawia się tu na inspekcję Yusam. Miejscowy druid, który bada stworzenia i sprawdza, czy nie dzieje im się krzywda. Ja zaś regularnie sprawdzam, czy żadne ze zwierząt nie jest ranne bądź chore. Wszystkie są bardzo odżywione i mają zapewnioną należytą opiekę. Traktuję je jak własne dzieci. Powiedz mi coś o sobie, Ferdynandzie. Chcesz się czegoś o mnie dowiedzieć? A to ciekawostka. Większość przychodzi tu po to, by zobaczyć trzymane w menażerii stworzenia. Są bez wątpienia bardziej interesujące niż ja. Już od najmłodszych lat pragnąłem pracować ze zwierzętami, nie chciałem jednak wieść żywota jako druid czy łowca. Nie uśmiechało mi się samotne życie pośród leśnej głuszy. Przez jakiś czas byłem pracownikiem zoo w Neverwinter, gdzie doglądałem zwierząt. Później rozpocząłem naukę w akademii pod okiem poprzedniej opiekunki egzotycznych stworzeń. Gdy przyszła na emeryturę, otrzymałem jej posadę jako kierownik menażerii. Trójeczkę sobie wybierzemy. Chcę ci zadać kilka pytań. Powiedz mi coś o tonie. Co możesz mi powiedzieć o zarazie? Bijąca śmierć to sprawa, o której przykro mówić, Arilyn. Jej ofiarą padły tysiące i nawet kapłani są wobec niej zupełnie bezradni. Dziwna ta zaraza. Jej ofiarą padają ludzie, krasnoludy, elfy, wszystkie rasy. Nie atakują jednak zwierząt. Bardzo dziwne. Żadne ze stworzeń przybywających w menażerii nie wskazuje symptomów choroby. Nie wiem, dlaczego tak jest. Cieszy mnie jednak ten stan. Czułbym się winny, gdyby któreś z nich zachorowało. Słyszałeś o lekarstwie przeciwko zarazie? W koszarach krążą plotki, że sprowadzono tu jakieś dziwne stworzenia z Waterdeep, które posłużą do przygotowania lekarstwa, ale ja w to nie wierzę. Gdyby ktoś chciał otrzymać na terenie Akademii egzotyczne stworzenia, wpierw skontaktowałby się w tej sprawie ze mną, nie sądzisz? A ja nic o tym nie wiem. W przeciągu ostatnich miesięcy liczba zgromadzonych tu zwierząt nie zmieniła się. Muszę jednak przyznać, że gdyby ktoś chciał utrzymać transport takich dziwnych stworzeń w tajemnicy, nie przywoziłby ich do menażerii. To pierwsze miejsce, w którym by ich szukano. Okej, chcę odwiedzić menażerię. Oczywiście, dopóki jesteś w akademii, możesz odwiedzić menażerię, kiedy tylko zechcesz. Niczego nie musisz się obawiać, nie skrzywdzi cię żadna z przybywających tam istot.
Podjęliśmy wszystkie możliwe środki ostrożności, włączając to potężne zaklęcia ochronne, by menżeria stanowiła bezpieczne miejsce zarówno dla odwiedzających, jak i zgromadzonych tu zwierząt. Jeśli chcesz obejrzeć moje cudowne stworzonka, skorzystaj z pobliskich drzwi. I co my tu mamy? Mogę otworzyć? Nie. Tu mamy monstrualnego pająka i coś tutaj zjadł sobie. Okej. Okay. Rogaty żuk. Też ładne. I też kogoś zjadł. Serio? Ludźmi tutaj karmią te zwierzaki? A co to? Ether cup. O, kojarzę coś. I też zjadł dwóch ludzi. Albo elfów, albo krasnoludów, ale coś tam leży. Hakostwór. O. Taki jakby ptak z dziobem i zamiast skrzydeł ma takie... Ale ręce z hakiem i tym kolcami jakieś. I też tutaj zeżaruje tych ludzi. A mówi, że bezpiecznie tu jest. No i kolos. Umbrowy kolos. Okej. Okay. No to menażery sobie zobaczyłem. Wcale za dużo zwierząt tutaj nie mają, tak naprawdę. Dobra, idziemy do komnaty nominacji. To trzeba iść gdzieś tu. Według minimapy. Znak, co tu jest? A zobaczymy. Może coś ciekawego jeszcze znajdę tutaj. A, widzicie, zapomniałbym. Level, nie? A nie, to nie level, to po prostu misje się robi. Myślałem, że level dostałem jakiś, a to nic. Jaru! Co tam, Jaru? Statua. Dobra, pogadamy z Jaru. Witaj, Rylinkrzyży Zapaklingo. Miło Cię widzieć w moim zakątku. Jestem Jaro, tutejszy mistrz magii mistycznych. Choć mój tytuł ma bardziej symboliczne znaczenie. Jestem już żaden ze mnie wybitny czarodziej. Wiesz, Arlin, nie chciałbym być nieuprzejmy, ale czy masz pewność, że trafiłeś w odpowiednie miejsce? Moją domeną są zaklęcia magów i czarowników, a Ty najwyraźniej nie znasz się na tym. Jeszcze nie, ale chcę się poznać. Jeśli chcesz, mogę Ci udzielić lekcji rzucania zaklęć, choć nie pomoże Ci to w szybszym ukończeniu szkolenia w Akademii, a może jesteś tu z innego powodu. Chcę otrzymać lekcję rzucania zaklęć. Dobrze, zacznijmy od podstaw. Bardowie i czarownicy nie muszą przygotować zaklęć, aby móc z nich korzystać. Z czarodziejami sprawa ma się jednak inaczej. Jeśli chcesz przygotować zaklęcie, musisz wpierw otworzyć swoją księgę zaklęć. Nie rób tego teraz, gdyż przerwiesz naszą rozmowę i trzeba będzie zacząć wszystko od początku. Po prostu słuchaj, co mam Ci do powiedzenia. Później wszystko zrobisz. Jeśli chcesz wywołać menu księgi zaklęć, naciśnij klawisz B, bądź kliknij lewym przyciskiem na ikonie księgi zaklęć umieszczonej pod portretem postaci. Wywoła to menu księgi zaklęć. Lewa jego strona zawiera spis wszystkich czarów znajdujących się w tamtej księdze zaklęć, prawa zaś przygotowane czary. Kliknij i przeciągnij z księgi zaklęć na stronę z przygotowanymi czarami tych zaklęcia, których potrzebujesz. Pamiętaj, że aby móc z nich korzystać, musisz wpierw odpocząć. Każdy, kto posługuje się magią, powinien pamiętać o odpoczynku, to podczas niego uzupełniamy nasze zaklęcia. By odpocząć, kliknij na umieszczonej pod portretem postaci ikonę odpoczynek, ta przedstawiająca zamknięte oko. To już żeśmy też robili, nie? Gdy odpoczywasz, uzupełniają się dostępne ci zaklęcia. Czary z niższych poziomów uzupełniają się szybciej i w pierwszej kolejności te z powyższych wymagają zaś większej ilości czasu.
Jeśli umieścisz zaklęcie na pasku skrótów, reprezentujące je ikony podświetlą się, gdy uzupełnisz te czary. Pamiętaj o częstym odpoczynku. Zważ jednak, iż nie możesz odpoczywać w czasie walki. Dobrze, mów dalej. Mógłbyś przy powtórzyć to, co mówiłeś o z odpoczynku? Nie, dobra, mówimy dalej. Podczas przygód, jakie cię czekają, zapewne natkniesz się na zwoje zawierające nieznane ci zaklęcia. Czarodzieje mają możliwość przypisania nowych czarów do księgi zaklęć. Czarownicy i bardowie mogą poznać nowe czary jedynie wtedy, gdy awansują na wyższy poziom doświadczenia. Czyli ja będę chciał być czarodziejem. To muszę zapamiętać. Czarodziej, nie czarownik. Czarodziej. Jeśli chcesz dodawać nowy czar do księgi zaklęć, otwórz zarówno księgę zaklęć, jak i okno ekwipunku. Następnie przeciągnij swój zwój z okna ekwipunku do księgi zaklęć. Pamiętaj, że po przypisaniu zaklęcia zwój ulegnie zniszczeniu. Rozumiem. Kontynuuj. Jeśli chcesz rzucić zaklęcie, najpierw posłuchaj się paskiem skrótu. Pamiętaj, masz dwa dodatkowe paski skrótów dostępne pod klawiszem Shift i Ctrl. Jeśli chcesz umieścić zaklęcie na pasku skrótów, otwórz księgę zaklęć, a następnie kliknij i przyciągnij pożądany czar na wybrane na pasku miejsce. Teraz możesz rzucać to zaklęcie jednym naciśnięciem klawisza. Proste, kontynuuj. Czary, które nie wymagają określenia celów, zostaną urzucone automatycznie, gdy wybierzesz je z paska skrótu. Wiele zaklęć jednak potrzebuje wskazania celu istoty, obiektu bądź miejsca na ziemi. Gdy wybierzesz z paska skrótu zaklęcie, które wymaga określenia celu, wskaźnik kursora zmieni postać na odpowiednią dla danego czaru. By rzucić zaklęcie, musisz kliknąć lewym przyciskiem na wybranym przez ciebie obiekcie. Możesz rzucać zaklęcia również i w inny sposób. Bez wykorzystania paska skrótów kliknij prawym przyciskiem na celu, na który chcesz rzucić czar. Pojawi się menu i możesz wybrać z niego zaklęcie, które zostanie rzucone na daną istotę bądź obiekt. Dobrze, jeszcze coś? To już wszystko, czego cię mogę nauczyć o rzucaniu czarów. Arlien, choć nie wiem, jaki użytek możesz zrobić ze swojej znajomości magii mistycznej, mogę ci jeszcze w czymś pomóc. Do widzenia. A jeszcze chcę coś zapytać. Co możesz mi powiedzieć o zarazie? Jedno mogę ci powiedzieć, nie wierz w niesprawdzone pogłoski. Ci, którzy twierdzą, że to jakiś wróg celowo zesłał na nas zarazę, jedynie podsycają panikę. Nikt nie wie, skąd wzięła się wyjąca śmierć. Nikt nie wie też, jak ją powstrzymać. Jak na razie żadne modły czy eliksiry nie są w stanie uleczyć choroby. Sądzę jednak, że Lady Aribet bliska jest już rozwiązania problemu. To mądra kobieta i Lord Nasher podjął rozsądną decyzję, mianując ją głównym ekspertem w walce z zarazą. Co możesz mi powiedzieć o Lady Aribet? Cóż, osobiście nigdy się z nią nie spotkałem. Wiem jednak, że jest elficką paladynką oddaną Tyrowi. Wiem też, że to właśnie ona stoi na straży porządku w Neverwinter i przewodzi badaniom, które mają na celu opracowanie lekarstwa. Jak powszechnie wiadomo, jest tu, by udzielić błogosławieństwa absolwentom Akademii. Studenci już do rana szturmują południową salę zgromadzeń, by się z nią zobaczyć. Doszły cię jakieś wieści o lekarstwie przeciwko zarazie? Nie powinienem niczego ujawniać, choć studenci pewnie i tak już o tym wiedzą. Kelben Arunsun, najsłynniejszy obok Elminstera mag, odkrył lekarstwo przeciwko wyjącej śmierci. I teraz mi się wydawało, że Kelben to jest właśnie Elminster. Więc coś tutaj poszło chyba nie tak z tym, co tu napisali. Kelber Arunsun to jest normalne imię tego maga, a wszyscy go znają jako Elminster. Ale mogę się mylić, chociaż nie jestem tego do końca teraz pewien. Bo jest Elminster i jeszcze był jeden czarodziej faktycznie, więc może to ja troszeczkę teraz już pozapominałem tego świata.
D&D. W każdym bądź razie w książce jest saga awatarów, czy jak to się nazywa? Trylogia awatarów, o. Bardzo fajna moim zdaniem. Jak ktoś lubi fantasy z świata Forgotten Realms, to polecam. Troszeczkę odkryję wam informacji na temat tego, co się działo na ziemiach Forgotten Realms. Głównie właśnie też tam są tereny Neverwinter, Wybrzeża Mieczy i tak dalej, czyli generalnie większości gier, które tutaj się gdzieś pojawiają z Dungeons & Dragons na komputerach. Gdy wszyscy kapłani i uzdrawiacze zawiodą, poprosi o pomoc maga, co? Stary czarodziej odkrył, jakie składniki są potrzebne do przygotowania lekarstwa, które może nas wszystkich ocalić. Kontynuuj. Zresztą, jak pamiętacie, Elminster też się pojawił w Baldur's Gate. Waterdeep pomogło... Kelben jest w sumie jednym z lordów Waterdeep. Tak od razu też wam to powiem, bo możecie tego nie wiedzieć. Łapiąc stworzenie niezbędne do przygotowania lekarstwa, przesłano je do Akademii na przechowanie. Podejrzewam, że to prawdziwy powód, dla którego przybyła tu Lady Aribeth. Zobacz, powiedzieli, to już było, dobra. Do widzenia. Życzę ci powodzenia, Rylin, choć nie wiem, co przyniesie przyszłość. Czuję jednak, że możesz dokonać wielkich czynów. Ciao. A ja myślałem, że tu coś znajdę ciekawego. O, jest skrzynka. No właśnie, ja wiedziałem, że tu coś jeszcze będzie. Od razu zabieram, bo się tego będę mógł później nauczyć, jak sobie wezmę pierwszy level maga, czy coś tam. Dobra, coś jeszcze tu jest? Tego nie mogę użyć, tu mamy statuę i co z tą statuą? Nic, bo nam na nią powinienem rzucić czar. Jak zaczynacie magiem, to tu trzeba rzucić czar właśnie na tą statuę chyba. Nie przyjmę sobie, bym cię widziała na zajęciach, na które uczęszczam. Zapewne jesteś tu od niedawna, no chyba że... Ależ tak, jak mogłam nie zauważyć, wyglądasz jak wojownik, a nie mag. Nic dziwnego, że twoja twarz wygląda mi się obca. Wydała mi się obca. Mieliśmy na pewno zupełnie inne rozkłady zajęć. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Chandra. Witaj, Chandro. Nazywam się Arilin Księżycowa Klinga. Arilin Księżycowa Klinga? A tak. Pewien mój znajomy, również wojownik, niedawno zapisał się do Akademii. Chyba mi o tobie wspominał. Doszły mnie słuchy, że twa nauka w Akademii dobiega już końca. Musisz się jedynie wykazać umiejętnościami jako wojownik, podejmując ostatnie wyzwanie i to już będzie koniec szkolenia. Zazdroszczę ci, słyszałam, że przybyła tu Lady Aribeth, by osobiście udzielić błogosławieństwa wszystkim absolwentom w południowej sali zgromadzeń. Jakże chciałabym się z nią spotkać. Czemuż to tak bardzo pragniesz się spotkać z Lady Aribeth? Lady Aribeth Little Miranda stanowi źródło inspiracji dla wszystkich mieszkańców Neverwinter, zwłaszcza dla tych, którzy uczą się w Akademii. Stanowi dla mnie wzór. Chciałabym być taka jak ona. Inteligentna, potężna i piękna. Żywię nadzieję, że któregoś dnia będę podobnie uwielbiana i szanowana, chociaż niektórzy mogliby uznać, iż to głupie i śmieszne marzenie. Wcale nie uważam, by było głupie. Schlebiasz mi, Arilin. Większość drwi z mnie, gdy ośmielam porównać się do Lady Aribeth, choć przecież obie pochodzimy z szanowanych rodzin. Kiedyś być może zyskam równą jej sławę. Obawiam się jednak, iż przede mną jeszcze długa droga. Niemniej jednak dziękuję za komplement. Chcesz jeszcze o coś zapytać? Pochodzę ze szlacheckiej rodziny mieszkającej w dzielnicy Czarny Staw, a do tej części miasta dzięki wprowadzonej kwarantannie wyjąca śmierć nie dotarła. Wiem, iż niektórzy przypisują zarazem działom plugawej dekromancji, można ich znaleźć nawet tu na Akademii. Za każdym razem, gdy ujrzą szatę maga, w ich oczach rozbłyska płomień nienawiści. Być może w tych podejrzeniach kryje się ziarno prawdy, nie powinni jednak rzucić winy za to straszną tragedię na wszystkich czarodziejów.
przemawia przez nich ignorancja. Wydali już swój werdykt, choć tak naprawdę nic o nas nie wiedzą. Słyszałaś plotki o lekarstwie? Przeciwko zarazie, mam nadzieję, że te pogłoski okażą się prawdą. I jeśli Kelvena Rosun naprawdę odkrył lekarstwo, być może ci, którzy źródła zarazy doszukiwali się w magii, zaczną traktować nas z szacunkiem, nie zaś z pogardą i strachem. Całe szczęście, że Lidia Arlibet nie żywi uprzedzeń wobec czarodziejów, inaczej odrzuciłaby propozycję pomocy, jaką wysunął Czarnoki. O właśnie, Czarnoki to jest Kelben Aronsum, czyli no. Czyli był Czarnoki i był Elminster. No i wszystko się wyjaśniło, to są dwie różne postacie jednak. Mam nadzieję, że udało mi się z nią spotkać, nim opuści, że uda mi się z nią spotkać, nim opuści Akademię. Chyba już pójdę. Dobrze, pójdziemy, bo już późno się robi, już długo, długi odcinek się zrobił. W takim razie powrócę do mych zajęć. Jaro dał mi kilka inkantacji, które muszę przygotować. Ciało. Dobra, tutaj jeszcze po drodze jest też pokój, gdzie można ogarniać kwestie związane z... złodziejem. Zaraz zobaczymy. Co tu jest? Kto tu jest? Spełnia Elwin. A, tu są kapłani. Nekromancja czy coś? Ja tutaj nawet nie będę z kim już gadał. To już, jeżeli będziecie kiedyś grali w Neverwinter, to sobie sami pogadacie tutaj z interesującymi was postaciami. Ja jako wojownik to tutaj raczej nie mam potrzeby być i coś robić, więc wyjdziemy sobie. U magów byliśmy, bo magiem będziemy też grać. Czyli tutaj były kapłani, a tutaj mamy złodziei. Tak jest. Tu mamy złodziei i ja bym chciał sobie stąd coś zabrać tym złodziejom. Nie mają tu nic, co by można było im ukraść? Mają coś. Tylko czy jest otwarte? Oh no. No to spróbujemy. Bywasz. Nic z tego. Otwórz zamek. Nic z tego, bo nie mam wytrychów. Ktoś mi da wytrychy? O co tu? Oh shit. Pułapka. Ale żemblas. Dobra, nie jestem złodziejem, to wymykam, uciekamy stąd, bo jeszcze mnie coś tu zabije. Okej. W takim razie to tyle. Akademię żeśmy skończyli, będzie teraz nominacja ukończenia Akademii, ale to już będzie w następnym odcinku i... Co będzie dalej, to ja wam później pokażę. Nie będę już tutaj was spoilerował, jeżeli nie znacie gry i fabuły, więc powiem tyle. W następnym odcinku już się zacznie wszystko z fabułą. Znaczy cały czas jest fabułą, bo tu żeśmy się dopytywali też, o co chodzi z tą wyjącą śmiercią i tak dalej, ale tak naprawdę cała fabuła to ruszy już w zasadzie od początku następnego odcinka praktycznie, jak już się zobaczymy z Arlibet. No. A ja się z wami żegnam i pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Dajcie sobie też dzwoneczek, jak chcecie być powiadamiani o nowych filmach na kanale, ewentualnie live'ach. No i komentujcie, piszcie w komentarzach, czy wam się coś podoba. Albo macie pytania, albo czegoś nie wiecie, to też wam postaram się odpowiedzieć. No i co jeszcze? No i najważniejsza rzecz jeszcze też. Jak macie znajomych, którym mogłoby się jakieś filmy z mojego kanału spodobać, to podeślijcie im link, niech sobie zerkną. Może im się na tyle spodoba, że zostaną na dłużej. Ja oczywiście wszystkim wam dziękuję za oglądanie i jeszcze dziękuję wszystkim tym, którzy te parę czynności takich ważnych zrobią, czyli zalajkują i subskrybują kanał. To tyle na dzisiaj. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Cześć.